Hej, cześć, witam Cię ponownie w kolejnej dawce wiedzy, którą możesz wykorzystać od zaraz. Jesteś osobą, która może uszkodziła Acela, a może bardziej prowadzisz takie persony, to ten materiał jest specjalnie dla Ciebie. Czy wiesz, jak wygląda powrót do sportu? Ile procent statystycznie tych osób w ogóle wraca do aktywności, do sportu, a ile z tych osób ponownie zrywa więzadło? Postaram Ci się przedstawić takie fundamenty, byś wiedział, jakimi drogowskazami powinieneś się kierować, by powrócić do sportu po rekonstrukcji Acela, czyli więzadła krzyżowego przedniego. No cóż, zacznijmy. Jeśli chcesz bardziej przybliżyć swoją wiedzę pod względem anatomii ryzyka wystąpienia kontuzji i czemu do niej dochodzi, to tutaj właśnie w tym rogu masz poprzedni materiał, który może jeszcze nie widziałeś, a uważam, że jest dosyć ciekawą perełką wiedzy. Jak wiesz doskonale, opieram zawsze materiały o badania. I tutaj kolejne badanie Ardrena z 2015 roku, to statystyka objęła aż 7,5 tysiąca pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. 81% z nich wróciło do uprawiania sportu. 65% z nich uprawia dalej sport, ten sprzed kontuzji, a tylko 55% wróciło do poprzedniego poziomu, czyli do sportu wyczynowego. Ogólnie, jak widzisz, jest to niezwykle ciekawe, ponieważ tylko połowa wraca do profesjonalizmu, czyli te oczekiwania są niestety stosunkowo mniejsze niż nawet byśmy zakładali. I ciężko stwierdzić, czemu tylko tyle osób może ponownie brać udział w takich wymagających zmaganiach i rywalizacji. Może rehabilitacja nie była idealna, może dopasowania tej rehabilitacji gdzieś tam brakowało, na przykład szybszego przejścia na trening właściwy. Za długo terapeuta cackał się, macał kolano i ugniatał mięso niczym ciasto na pizzę, a zamiast dociążyć. A może lekarz uparcie tradycyjnie mówił o 8-12 tygodni, o kulach i ortezie, czyli w stabilizatorze. Jeśli chciałbyś, bym Ci opowiedział coś więcej o tym, kiedy odłożyć kulę, zacząć dociążać nogę i czy w ogóle potrzebujesz stabilizatora, no to just let me know i napisz w komentarzu. Ciekaw jestem Waszej reakcji. Dla mnie jest to bardzo ważny feedback, a tym bardziej jak się podzielicie ze mną Waszymi opiniami na ten temat i co o tym sądzicie. Wracając do sedna. Statystyki to liczby. Ale znalazłem również ciekawe badania, które pokazywały, że wskaźnik RTS, czyli Return to Sport, w piłce nożnej, gdzie mówimy o lidze na najwyższym poziomie, czyli taki mega profesjonalny sport, to współczynnik był mega wysoki, bo aż 90% w pierwszym roku po ACLR. Jak widzisz, dużo pewnie robi cały sztab, kto się zajmuje, kto robił tą operację, kto Cię naprawia i tak dalej. Dlatego znajdź osobę, która jest specjalistą i pomoże Ci stanąć na nogi szybciej, niż byście sami próbowali. Inne doniesienia ze świata nauki, tutaj przytoczę Waldena z 2016 roku, który wyraźnie zaznaczył, iż z 1272 elitarnych sportowców aż 83, mniej więcej około 80% wróciło do sportu na najwyższym poziomie. Live w 2018 roku powtórzył badanie. Można wyciągnąć interesujący wniosek, jeśli ćwiczyłeś bardzo ciężko, wiesz jak wygląda prawdziwy trening i miałeś odpowiednie osoby, co się tobą opiekowały, prowadziły, to zdecydowanie masz większe prawdopodobieństwo, że wrócisz do sportu sprzed kontuzji. Dodatkowo załączam Wam również grafikę, która pokazuje współczynnik procentowy powrotu do sportu, czyli właśnie ten RTS Return to Sport. Chcę również, byście mieli taką możliwość i Wam przekażę takie ciekawe informacje, ponieważ młode osoby w wieku 6-19 lat bardzo szybko dochodzą do siebie po ACLR. Na 1156 badanych pacjentów aż 81% wróciło do sportu wyczynowego, czyli jak widzisz, jeśli jesteś młodym sportowcem, to masz zdecydowanie wyższe i większe prawdopodobieństwo, byś cieszył się sportem jeszcze przez długie, długie lata. Postaram się jeszcze wyjaśnić, czym w ogóle jest ten współczynnik RTS, ponieważ nie ma obecnie jednolitej takiej definicji tego spektrum, tego zjawiska. Dlatego ja też przyjmuję, że współczynnik RTS uważam za udany w zależności od ludzi i od pacjenta, którego chcemy prowadzić. Ważne jest, byśmy zapamiętali, iż jestem najszczęśliwszym trenerem, gdy osiągamy ustalone cele i oczekiwania, które wspólnie razem ukierunkowaliśmy z klientem. Czemu przyjąłem takie kryteria? Nieraz widziałem zadowolonego lekarza, no przecież była operacja, jest zrobiona, a klient rusza nogą, no to co tu można więcej chcieć? Jednak klient mówi, że występuje ból, obrzęk, niestabilność, sztywność i tak dalej.
Niezbędna dla mnie zawsze jest jasna informacja od klienta, dlatego tak bardzo stawiam na przejrzystą komunikację. Zauważyłem i jak pewnie wy, kochani, również przyznacie mi rację, to im młodsza osoba, tym ma większe oczekiwania, by wrócić do sportu. Powiem ci jedno, bardzo dobrze, bo taka osoba z dużym prawdopodobieństwem wróci, bo ćwiczy, chce trenować, jest zaparta, a nie zrób za mnie wszystko. Od czego również będzie zależał sukces, byś powrócił do tego sportu? By osiągnąć cel, to na niego oczywiście nakłada się kilka elementów, by stworzyć piękną matrycę Return to Sport. Obejmujemy w tej matrycy wprowadzenie, czyli czynniki chirurgiczne, rehabilitacje, elementy ala społeczne, psychologiczne, w czym oczywiście Twoja motywacja, reakcja psychologiczna i czynniki demograficzne. Przykładowo, co ciekawe, młodzi sportowcy płci męskiej częściej odnoszą sukces i liczniej wracają do tego sportu. Nie można również zapomnieć o bardzo dużym schemacie, czyli treningu i motoryce, ponieważ to w późniejszym okresie jest kluczowe, by powrócić do aktywności fizycznej, czy jak widzisz, rehab plus train musi być ze sobą przepleciony, czyli zarówno możesz wykorzystać fizjoterapeutę i trenera przygotowania motorycznego, żeby szybciej powrócić do sportu, a nie że rok ciągle rehabilitować, miziać kolano, macać i tak dalej. To nie będzie wtedy dobra rehabilitacja. Jak sami również zauważyliście, jest bardzo dużo w ogóle tych klocków domina, by powstała piękna układanka. W swojej praktyce uwzględniam kilka elementów. Lubię mieć kontakt z ortopedą, który wykonywał operacje. Często jeśli jest osoba taka psychologiczna, to też kieruję do odpowiedniego wsparcia, do znajomej, na przykład psycholog. I wspólnie z klientem zaczynamy rehab i train, więc spełniając takie 3-4 fundamentalne driver motywatory, mamy wysokie prawdopodobieństwo sukcesu i chciałbym, byście wiedzieli, to wszystko, o czym dzisiaj mówiłem, jest w miarę proste i z całego serducha życzę Wam i mam nadzieję, że materiały, które Wam przedstawiam, zbliżą Was do osiągnięcia celów, marzeń i stajecie się lepszymi fizjotrenerami oraz sportowcami. Cieszę się, że tu jesteście, podzielcie się wrażeniami, zostawcie również komentarz, czy taka wiedza jest dla Was ważna i chcecie więcej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, a uważasz, że jest wartościowy, to zostaw suba, kliknij w dzwoneczek i do zobaczenia w kolejnym merytorycznym materiale. Więc zastanówcie się, jakie kluczowe aspekty musicie spełnić, by wrócić do sportu, co Twój klient chce osiągnąć i jaki ma cel. Dzisiaj wykonaliśmy kawał dobrej roboty, a tymczasem udanego dnia i ściskam Sherlock.